ideologia. Ideologię tworzą ludzie. Ja chciałbym się zapytać, czy powiedzmy taki pan Korwin-Mikke, on rozbudza ducha narodowego, czy osłabia ducha narodowego? Wielce czcigodny Jarosław Kaczyński powiedział, że to, co ja robię, to jest dywersja w obozie prawicy. Otóż to prawda. Ja uprawiam dywersję w stosunku do układu PO-PiS. Ja traktuję tych ludzi jako tych, którzy się umówili, że bawią się z nami dobrego i złego policjanta. Prawda? Jedni mówią, że zrobią wolny rynek i go nie robią, drudzy mówią, że zlikwidują wolny rynek i nie likwidują. Jedni mówią, że wprowadzą Polskę natychmiast do Unii i nie wprowadzają tak naprawdę. Drudzy mówią, że Polskę nie wpuszczą do Unii, a przecież podpisują i ratyfikują traktat lizboński. Po prostu kłamią, żeby nas oszukiwać i taka jest prawda co do tego. Chciałem przypomnieć, drogi Jarku, jeszcze jedną rzecz, że kiedy ja siedziałem w więzieniu, drukowałem podziemne rzeczy, antysocjalistyczne oczywiście i tak dalej, to co robiłeś się, to ja nie wiem, ale twój brat pisał doktoraty z marksizmu-leninizmu. Chciałem zwrócić uprzejmie uwagę, także to ja zajmuję się walką z socjalizmem i walką o to, co ja nazywam lepszą Polską. Ale zostawmy to. Powiedziałeś jeszcze, że moje poglądy odbiegają daleko od rzeczywistości. I to jest święta prawda, powiem więcej. Moje poglądy mają nic wspólnego z tą rzeczywistością. My tę rzeczywistość, tę korupcję, tę głupotę, ten cały bardak, który nas otacza, my odrzucamy. Jeżeli my będziemy budowali nowe państwo polskie, to bez ciebie i bez twoich kumpli, pana Millera, prawda, pana tam Pawlaka, Piechocińskiego, Tuska, bez nich wszystkich, nie, to nie jest nic osobistego. Ja ci powiem ci więcej. Ja o tobie i panu Millerze, Tusku i tak dalej mam lepsze zdanie niż o tych z Brukseli. Tak, tylko wy jesteście zarażeni. W tym nie ma nic osobistego, tylko jak jest inżynier, który produkował całe życie śmigła, to jak się robi samolot odrzutowy, to się go nie bierze do roboty, bo on zarazi innych ideą, że tam trzeba te śmigło gdzieś pakować. Was tam nie będzie. Wy jesteście zarazą. Jesteście zarażeni. Wy macie taki odruch automatyczny, że jak coś się dzieje źle, to trzeba na przykład powołać urząd, urzędowi dać dużo pieniędzy na komputery, biurka, no i oczywiście na to, żeby coś tam załatwiał, prawda? Że nie zdajecie sprawy, że przyczyną tego, że jest źle, to na 99% jest jakieś poprzednie rozporządzenie albo poprzedni urząd, który coś zmajstrował i z tego powodu pochodzi nieszczęście. Wy jesteście zarażeni przede wszystkim jedną rzeczą. Wszyscy. I ty, i twoi kumple, ci wszyscy z Brukseli oczywiście tym bardziej, uważacie, że wam wolno zabrać pieniądze Kowalskiemu i dać Wiśniewskiemu. Wolno zabrać Tuskowi i dać Kaczyńskiemu albo odwrotnie. Tylko się bijecie, kto ma prawo te pieniądze zabrać. A dla nas, dla prawicy, rząd nie ma prawa pieniędzy zabrać. Rząd, który by zabrał Kowalskiemu, dał Wiśniewskiemu, postępuje dokładnie tak samo jak Janosik, który, o ile pamiętasz, został za Ziobro powieszony na Liptowskim i słusznie ku oklaskach zgromadzonej gawiedzi. Rządowi nie wolno zabierać pieniędzy po to, żeby dawać komuś drugiemu. Owszem, możemy dać pieniądze na wojsko, policję, jakieś cele wspólne, ale nie wolno zabrać jednemu i dać drugiemu. I tacy jak ty i twoi ludzie, którzy mają to we krwi, że to można zrobić, nawet należy zrobić, muszą być trzymani jak wściekłe psy z daleka od budowy nowej Polski, jeżeli Polska ma się odrodzić. Jeśli Europa ma stawić czoło zalewie muzułmańskiej, chińskiej i innej, jeżeli w ogóle mamy przeżyć jako Polacy. Przykro mi, Jarku, ale taka jest prawda. No ja akurat go bliżej znam, więc to rzeczywiście trochę coś tam na jego temat wiem. Otóż powiem tak, że Janusz Korwin-Mikke nie jest nacjonalistą. Nigdy nie był. On się przedstawia jako liberał konserwatywny i tyle, i przed nikim tego nie ukrywa. Więc oskarżanie go o to, że nie jest garbaty, no jest nieporozumieniem. On jest dużym chłopczykiem i, że tak powiem, no działa na własną rękę. Rodzice mu pozwolili już dawno działać na własną rękę, politycznie również. W związku z tym działa, korzysta z tego pozwolenia. Czy rozbudza ducha narodowego, czy nie? Trzeba by było sprecyzować, co to jest ten duch narodowy, co pan ma na myśli, bo tak jak znam Korwin-Mikke, z którym zresztą współpracowałem wiele lat, to on, znaczy uważam go za patriotę polskiego,
który reprezentuje typ patriotyzmu dosyć trudnego, bo nakierowanego na stworzenie ekonomicznych fundamentów siły państwa. Nie wszyscy w Polsce to rozumieją i nie wszyscy w Polsce w ogóle tego chcą. Dlatego mówię, że to jest rodzaj patriotyzmu trudnego. No ale ktoś się musi poświęcić i ktoś musi to robić. I w tym sensie on, no, jeśli nawet nie rozbudza ducha narodowego, cokolwiek by to miało znaczyć, to ja generalnie rozbudzanie pewnej świadomości ekonomicznej, i to robi właściwie od lat, od kilkudziesięciu lat bezinteresownie, no warto na to zwrócić uwagę, bo niewątpliwie jest to człowiek ideowy. Bo gdyby nie był człowiekiem ideowym, to by się przyłączył do jakiejś bandy i by tam sobie żył jak pączek w maśle. A ponieważ no, robi to, co robi, być może, że już jest w takim wieku, że to go, że tak powiem, utrzymuje w wigorze. To też nie można tego wykluczyć, że ma pewien osobisty interes w tym, ale to nic złego. Dobrze jest, jak polityk kojarzy osobisty interes z pożyteczną działalnością. No takie dodatkowe sprzężenie zwrotne dodatnie występuje. Także jakby pan był łaskaw sprecyzować, co pan ma na myśli, mówiąc o rozbudzaniu duchu narodowego, to być może ja bym też precyzyjniej panu na to pytanie odpowiedział. Narodowy mam na myśli także postawę jako obywatel, że w tym sensie pozytywnie postrzegany jako obywatel, jako dobry polityk, a nie jako, powiedzmy, rodzaj komety, która tam wesoło się bawi, w czasie wyborów pokazuje się od takiej strony innej niż mentalność nasza, powiedzmy, ukształtowana przez kilkadziesiąt lat, czy tamtego niezbyt idealnego systemu sprzed II wojny światowej, czy tego po II wojnie światowej, też system na pewno mijający się z powszechną szczęśliwością obywateli. A więc uchodzi mi o to, żeby patrząc na człowieka, patrząc na polityka, który mówi o pewnych rzeczach, po prostu widzę, że on ma rację, on ma sens, a nie po prostu to, raz mówię poważnie, raz nie poważnie. Powiedzmy, być może skończyłem te studia, ale za głupi jestem, żeby go zrozumieć. To po prostu obywateli w Polsce jest dużo. Wie pan, no nie sądzę, żeby do zrozumienia tego, co Korwin-Mikke głosi, były konieczne ukończenie studiów, bo on przynajmniej tak jak ja to odbieram, a mówię, przez kilkanaście ładnych lat z nim czynnie współpracowałem. No i podobnie ja cieszę się taką reputacją, że wyrażam się dosyć jasno. I on też się wyraża dosyć jasno. W ogóle uważam, że każdą rzecz można wyjaśnić, nawet skomplikowaną rzecz, można wyjaśnić nawet dziecku pod jednym warunkiem, że ten, kto tłumaczy, sam ją rozumie. I wydaje mi się, że w tym tkwi pewna taka trudność, nie w poziomie wykształcenia, bo to nie ma nic do rzeczy. W końcu nie jest konieczne dla zrozumienia, znaczy dla zrozumienia tego i wyciągnięcia z tego faktu konsekwencji, nie jest konieczne do wyższe wykształcenie dla zrozumienia tego, że człowiek jest istotą wolną. No ale z tego wypływają rozmaite konsekwencje. Jeśli człowiek jest istotą wolną, no to państwo nie powinno tej wolności mu pod rozmaitymi pretekstami ograniczać. Zwłaszcza pod pretekstem takim, że się nim zaopiekuje. On z takim poglądem walczy, no to nie wydaje mi się, żeby to było coś głupiego. A że jest przy tym człowiekiem dowcipnym, no to rzeczywiście czasami, no podam przykład takiej deklaracji Korwina-Mikke z 92 roku, która została uznana przez większość posłów w Sejmie za dowcip.
Była w lecie 92 roku taka debata w Sejmie, co powinno się znaleźć w przyszłej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. I Korwin-Mikke zaproponował, żeby do przyszłej Konstytucji wprowadzić normę zakazującą uchwalania budżetu z deficytem i przewidującą odpowiedzialność karną za każdą próbę ominięcia tego zakazu, tak jak za kradzież z uchwałą. No śmiechu było co niemiara, bo wszyscy uznali, że to jest dowcip. Tymczasem była to propozycja serio. Oczywiście nikt jej takiej normy do Konstytucji nie wprowadził. Minęło 25 lat i mamy dług publiczny taki, z którym nikt nie wie co zrobić, który się powiększa z szybkością co najmniej 5 tysięcy złotych na sekundę. A przecież można było w prosty sposób to zablokować właśnie przy pomocy takiej konstytucyjnej normy, której trudno by było uchylić. I bardzo żałuję, że nie udało nam się przekonać opinii publicznej do tego pomysłu. Mielibyśmy dzisiaj inne, być może na pewno byśmy mieli wiele innych problemów, ale nie ten.